Drodzy przyjaciele, dzisiaj jest piękny wieczór. Dzisiaj jest wieczór, w którym twoje życie może ulec zmianie. Dzisiaj jest wieczór, w którym Boża łaska może stać się twoim udziałem. Pomyśl o tym chwilę. Pomyśl, po co tu jesteś. Nie zjawiłeś się na tej ziemi przypadkowo. Nie zjawiłeś się tutaj, żeby wegetować. Nie zjawiłeś się tutaj po to, żeby dorabiać się. Na siebie powołał cię Bóg. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ludzie zbierają się w swoich domach, siedzą wokół stołów. Czczą coś, czego nie znają. Chcę ci powiedzieć o tym Bogu, dla którego zrobione te święta. O Bogu, który jest jedynym Bogiem. O Bogu, który tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. O takim Bogu. Nazywam się Artur Ceroński. Ja tego Boga spotkałem. Ja spotkałem potężnego, wielkiego Boga miłości, który do mojego życia przyszedł wtedy, kiedy wszystko mnie odrzuciło. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem zawodowym przestępcą. Byłem dealerem narkotyków. Umierałem od narkotyków kilkakrotnie. Przesiedziałem lata w więzieniu. Ale kiedy dowiedziałem się o tym, że jest szansa, szansa, która przekracza pomoc ludzką, to sięgnąłem po tą szansę. Dowiedziałem się, że jest Bóg i że ten Bóg mnie kocha. I to nie jest miłość sentymentalna, mała, słaba, ale to jest miłość, która jest w stanie wyciągnąć mnie z kanału. Chcę, żebyś dziś dowiedział się o Bogu, który chce, abyś spędził wieczność z Nim. On nie tylko chce, abyś był po śmierci w niebie, ale On chce, żeby twoje życie na ziemi nabrało kolorów. On chce cię wyprowadzić z kanałów. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo. Nie ma takiego człowieka, który nie popełnił grzechu. Każdy człowiek, rodząc się na ziemi i dorastając na tej ziemi, oddziela się od Boga. Egocentry staje się Jego Panem i Królem. Zastanów się na siebie. Do piekła idzie się za grzech egocentryzmu. Za to, że się żyje bez Boga. Ale ten Bóg od wieków mówi przez Chrystusa, przyjdź do mnie dziś. Kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś stanie. Czy jesteś bardzo grzeszny, czy jesteś bardzo dobry. Słowo Boże mówi, że wszyscy grzeszyli, wszyscy brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo. Jeszcze dziś przyjmij łaskę. Ja przyjąłem ją w 2001 roku na kolanach w więziennej celi. Przyjmij ją dziś. Nie jesteś zbyt porządny. Nie jesteś zbyt dobry. I nie jesteś zbyt grzeszny. Przyjdź do Jezusa. Aktem wiary uznaj, że umarł za twoje grzechy. Uwierz. Znajdź pewność w swoim sercu. Zrozum, że nie musisz niczego do tego dodać. Nie musisz zapłacić. Wystarczy, że uznasz to, co On dla ciebie zrobił. On umarł za twoje grzechy po to, żebyś ty nie musiał umierać. On wstał z martwych, żebyś ty nie musiał iść do piekła. On złamał moc grzechu w twoim życiu. On złamał moc nieprawości. Moc nieprawości. Ale musisz przyjąć to prostym aktem wiary. To zależy od ciebie. Nie chodź jak spłąkana owca po tej ziemi. Nie siadaj przy tym wigilijnym stole jak jakiś kiep. Nie myśl, że to o to chodzi, żeby się podzielić opłatkę. Nie myśl, że o to chodzi w tym wszystkim. Tu chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem. Żywym Bogiem, nie jakąś popierdółką religijną. Nie z systemem kapłańskim. Nie z Kościołem, ale z żywym Bogiem. Bóg jest dziś dostępny dla ciebie. Wystarczy, że uwierzysz, że podejmiesz decyzję, że chcesz. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
Ja w tej więziennej celi uklęknąłem, powiedziałem: Jezus, potrzebuję Ciebie. Nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że Ciebie potrzebuję. I On zmienił moje życie. Wyprowadził mnie. Doprowadził mnie do tego, że mogę dzisiaj mówić do Ciebie, a nie chcę Cię okraść i zniszczyć. On zmienia serce ludzi. Ale trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Zawołaj do Niego jeszcze dziś. On odpowie na Twoje wołanie. On odpowie. To jest Bóg mocy. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście znają Boga. Doświadczamy Jego obecności. Doświadczamy Jego siły każdego dnia. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, chcesz sprawdzić. Porozmawiaj z kimkolwiek z nas. Zostaniesz natychmiast uzdrowiony. Natychmiast. Zostaniesz uwolniony. Ale to jest Twoja decyzja.